Czy naprawdę znasz banknot 100 zł? Na wersie banknotu znajduje się wizerunek króla Władysława Jagiełły. Jest on wzorowany na wcześniejszym wizerunku z Pocztu Królów Polskich Andrzeja Heydricha, autora polskich banknotów. Ten z kolei był wzorowany na nagrobku króla z Wawelu. Nagrobek został wykonany jeszcze za życia króla, więc prawdopodobnie przedstawia to, jak rzeczywiście wyglądał. W tle znajdują się elementy gotyckie, elementy architektoniczne, między innymi rozeta. Rozeta z gotyckiego kościoła, gotyckiej katedry. Po przeciwnej stronie w centrum znajduje się herb Polski, orzeł w koronie wzięty z nagrobku króla. W tle zamek krzyżacki w Malborku. Znak zwycięstwa nad krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Na dole pod godłem panoplium, dwa nagie miecze, płaszcz krzyżacki oraz przyłbica krzyżackiego hełmu. Zapraszam do oglądania innych moich filmów o banknotach obiegowych czy o alternatywnych projektach banknotów.